gościem serii Girls Talk będzie Adrianna Sobol, psycholożka i psychoonkolog, która jak nikt potrafi przekonać, że zdrowie zaczyna się w głowie. Zobaczcie sami. Ada, chciałabym dzisiaj nadać takie ramy naszej rozmowie i zacząć... Ramy, jak to poważnie brzmi na starcie, no. Słuchaj, ty jesteś poważną osobą, ja wiem, z kim sobie mogę żartować. Ada, ja wiem, z kim mogę sobie pożartować, a ty jesteś jednak osobą, którą ja podziwiam. Naprawdę, jesteś, Ada, osobą, którą ja podziwiam, która robi, o czym zaraz powiemy, naprawdę wartościowe rzeczy, co w dzisiejszym świecie ta wartość może gdzieś się przesunęła, ale jednak jestem, no, uważam tutaj się za staromodną chyba, bo to, co ty robisz, jest dla mnie wartościowe. I chciałabym zacząć od takiego hasła, bo jak wiesz, już każdy tutaj wie, promocja mała, moje hasło to sexy zaczyna się w głowie, czyli nieważne jak wyglądasz, ważne jak się ze sobą czujesz, jak działasz, co robisz i tego hasła się trzymam i w zgodzie z nim działam. Za to twoje hasło to jest zdrowie zaczyna się w głowie. No i teraz, jak to by ludzie zapytali, czyli co? Czyli co? Czyli zdrowie to znaczy abstrakcja tak naprawdę dla większości. Znaczy, bo na starcie to w ogóle ci dziękuję za ten wstęp. Robisz rzeczywiście różne rzeczy w obszarze zdrowia. Może powiedz właśnie, bo robisz w obszarze zdrowia, czyli co? Bo zaraz wyjdzie, że znów nie wiadomo, kim ty jesteś. No dobra, to tak na starcie, no to jestem psychologiem, psychoonkologiem, psychotraumatologiem, terapeutą. Psycholog to jeszcze jakoś brzmi, ale psychoonkolog, psychotraumatolog... To brzmi strasznie groźnie. Tak jak powiedziałam, że trauma, ale nie, to chodzi bardziej o to, jaką ty robotę wykonujesz, tak? Z jakimi ludźmi ty pracujesz, co... Jakby, skąd ty masz na to wszystko siły w ogóle, Ada? Oj, no tak, to jest kolejne pytanie, w ogóle skąd sobie to wymyśliłam, to jest jedna rzecz, a dwa, skąd mam siłę? Myślę, że jakby pomimo, że to tak naprawdę wszystko bardzo groźnie brzmi, to moja praca jest niezwykle fascynująca i to też nie jest tak i nie chciałabym powiedzieć, że nie są to historie, które mnie gdzieś tam obciążają. Wielokrotnie tak jest, gdzie rzeczywiście się zżywam z tymi różnymi osobami i ciężko, i nie ma takiej osoby, która powie, tu mam w ogóle stop, tu jest moja praca, tu jest moje życie prywatne, bo to jest nieprawda, to się zawsze ja gdzieś tam trochę. Ale ja też pracuję z ludźmi i też wiem, jak to jest. To się zawsze przeżywa. Tak, to się przeżywa. Co więcej, ja bym powiedziała, że to jakby umiejętność, znaczy może tak, aby móc robić to, co robię, to trzeba dać sobie przestrzeń i miejsce, aby też móc to przeżyć. Przychodzą w ogóle często kobiety, przeważnie to kobiety jednak są takie chętne do tego rozwoju i zadbania o siebie i mówią, bardzo chcę się zakochać, tak ciągle szukam na tych aplikacjach jakiegoś mężczyzny, mojego życia i tak dalej, i tak dalej. Po czym idziemy dalej jakby w ten temat jakby terapii, przyjrzenia się, z czego tak naprawdę wynikają te różnego rodzaju trudności i ograniczenia i nagle pojawia się bardzo ważne hasło, to znaczy najpierw musisz zacząć kochać samego siebie, aby móc kochać innych, a co też za tym się kryje? Najpierw musisz w ogóle dowiedzieć się, kim jesteś, co lubisz, czego nie lubisz, jakie są twoje wady, jakie są twoje zalety. Trzeba nauczyć się też trochę siebie doceniać. Trzeba mieć sexy w głowie. No, to byłoby super. Nie, ale Ada, to wiesz, to zabrzmiało typu Ada Coelho, wiadomo, ale widzisz, bo te niby takie pierdoły czasem... To mi pojechałaś to mają... teraz. Nie, to wiesz, to tak chodzi o to, że niby często właśnie takie pierdoły, co inni mogą nas oglądać, powiedzieć, o Jezu, przecież to wiadomo. A ja zawsze powtarzam, my bardzo dużo rzeczy wiemy, my jesteśmy wielu rzeczy świadomi, my dokładnie mamy plan, co potrzeba, żeby osiągnąć wielki sukces, żeby być chudym, zgrabnym i szczęśliwym. Tak. Tylko kurde, jakoś tego, wiesz, nie robimy, często zapominamy i nie wiemy, jak pojawiają się porażki, to z tego wyjść. Rozumiesz, o co chodzi? Tak, ale też jeszcze dodam jedną rzecz, że rzeczywiście ludzie są wielu rzeczy świadomi, ale jednocześnie mają bardzo duży lęk przed zmianą. Oczywiście, to jest tak samo, jak w ogóle z pójściem do psychologa na przykład, tak? Trzeba się przyznać do słabości, Ada, i to jest najgorsze. Dokładnie, to jest trochę tak, ojejku, jejku, ale po co, nie, no w ogóle, po co mi psycholog? Jakby to mi nic nie da. W związku z tym, z jednej strony gdzieś tam to kręci, chciałoby się gdzieś tam zająć jakby jakąś tam częścią swojego, czy swojego życia, ale jest przerażający lęk, że ten psycholog starając się grzebać w tym życiu, trochę tak naprawdę każdy z nas ma często zbudowany jakiś tam ten taki jak domek, to życie jak domek z kart, tak? I nagle się wyciągnie jedną kartę i domek się wali. I są, wiesz, no jest obawa przed tym, tak? Ale żeby się z tym skonfrontować. Wiesz, ty pracujesz z ludźmi w terapii, ja pracuję z ludźmi coachingowo, czyli bardziej wiesz, do przodu działamy, ale żeby zrobić ten, wiesz, krok do przodu, prawda, no to też, tak jak powiedziałaś, lęk przed zmianą, trzeba dużo rzeczy też ustrukturyzować, czasem pozmieniać, poukładać
I ja mam na przykład taką sesję wstępną, gdzie rozmawiam z człowiekiem, co będzie do zrobienia, co ten człowiek też jakby jest potrzebny, aby sam podziałał. I na przykład drugi raz to sama nie przyjdzie. Dlaczego? Ma czas, ma pieniądze, bo się boi, wiesz dlaczego? Bo jednak, no właśnie, bo jej jest dobrze tak jak było, bo wiedziała jak tam jest. No to jest bezpieczny świat, w którym już wiem. Jak to coachowi mówią, strefa komfortu, Ada. No tak, profesjonalnie, nie. Strefa komfortu, ale tak, no rzeczywiście boimy się różnych rzeczy, boimy się też pewnych rzeczy nazywać i to też naprawdę już pomijając jakby w ogóle jakieś konsultacje psychologiczne, ale to się dzieje tak naprawdę na Ada, takim moje prywatnym... Ada, moje przyjaciółki się boją moich pytań, to... Nie dziwię się. Ja powinnam iść w swoją stronę. Wiesz, bo to jest kwestia też tej motywacji, dlatego na konsultacje psychologiczne zapisuje się tylko takiego pacjenta, który sam tak naprawdę zadzwoni i sam się umówi, bo to chodzi o to, że to on musi mieć taką potrzebę. To już jest jakby to nie wszystko, ale to już jest jakiś tam pierwszy krok. Jednak z doświadczenia wiem, że tak naprawdę różne sytuacje kryzysowe dopiero wymuszają zmianę. Dlatego też pojawia się to kolejne takie hasło. Nie lubię tych haseł, ale powiedzmy gdzieś tam się wokół nich kręcimy. To znaczy kryzysy różnych rzeczy uczą, kryzysy budują, bo rzeczywiście w obliczu jakiejś takiej sytuacji często jesteśmy po prostu zmuszeni do zmiany. Ale ja zawsze to powtarzam, że tak naprawdę, tak jak tutaj te nasze hasełka, że wszystko co dobre jest poza strefą komfortu, to ja bardziej mam swoje hasło, że dopiero jak przychodzi kryzys, to my zaczynamy działać. I tutaj takie przykłady, szukasz pracy, ale nie, ale płacą, ale benefity, zwolnią cię, dopiero wiesz, zaczynasz się starać, idziesz gdzieś dalej i później mówisz, czemu tego wcześniej nie zrobiłam? No bo nie miałaś tej motywacji, tak? Tak samo, nie jestem szczęśliwa w tym związku, on jest nie taki i w ogóle. Póki nie będzie pierdut, nie będzie, nie wiem, jakiejś zdrady, porzucenia, to też nie pójdzie się w swoją stronę, rozumiesz? Tylko to, co jest najważniejsze, żeby wyciągać wnioski z tych porażek i kryzysów, czyli wiedzieć, co inaczej następnym razem zrobić, co poprawić, na co zwracać uwagę mocniej, tak? No tak, tylko jakby powiedziałaś tutaj, rzeczywiście te kryzysy są bardzo takie, no często no, wiele uczą, tak mówię, zawsze coś zabierają, ale też coś dają. Jednak chciałabym, żeby w ogóle, i to a propos zdrowie zaczyna się w głowie i o to, co jakby zadajesz mi pytanie, co to jest, ja bym chciała, żeby w ogóle tak naprawdę już nasze dzieci trochę były uczone na przykład tej świadomości takiej prozdrowotnej, czy chociażby nawet w kontekście badań przesiewowych. Chciałabym, żeby moje dzieci, które są w wieku przedszkolnym, gdzieś tam na jakimś etapie szkoły już wiedziały, co to znaczy, jak siebie monitorować, jak, na co zwrócić uwagę, na co dbać, ale także to dotyczy tej sfery psychicznej, to znaczy uczyć kogoś do wyrażania swoich emocji, myśli, asertywności, też jakby jestem ostrożna z tym hasłem, ale to takich wyrażania swojego zdania, dlatego że nie chciałabym, żebyśmy tylko musieli doprowadzać do momentu kryzysowy, to jest inna sprawa, oczywiście. Aby doprowadzić do zmiany. Znaczy chodzi o to, że... Ada, bo nam brakuje ogólnie w kraju edukacji też po pierwsze, wiesz o co chodzi. Ludzie w ogóle nie wiedzą, że badać się trzeba, nie wiedzą gdzie pójść, nie wiedzą co zrobić. Nie no, to jest w ogóle taki temat, który mnie czasami naprawdę przeraża, jak niska jest ta wiedza, chociażby w kontekście właśnie chorób onkologicznych, kiedy naprawdę ludzie myślą o tym, że powiedzmy rakiem płuca mogą się zarazić i wiele, wiele innych przykładów, albo że jestem za młoda na raka piersi i inne tematy, tak? Czy też samopadanie. Jakby zostawiając to już, bo myślę, że to nie jest temat naszej dzisiejszej rozmowy, ale tak, no edukacja, ale też edukacja, wsparcie. Wielką siłą to jest rodzina, w której jest przestrzeń na rozmowę, na wymienianie różnych doświadczeń, ale nie zawsze taką mamy przestrzeń, w związku z tym trzeba gdzieś tam szukać gdzie indziej. No to Ada, gdzie szukać powiedz? Gdzie szukać, żeby na przykład jest osoba, obejrzy nas i stwierdza, a pewnie takich trochę będzie, o Boże, dawno nie robiłam jak w ogóle kiedykolwiek cytologii, nie badałam piersi, w ogóle nie robię badań. Gdzie tego szukać? Jak taka osoba może skorzystać, wiesz? Czy wiesz co, jakby są, znaczy wszystko w zależności jaka ta osoba będzie miała potrzeby, tak? No bo jeśli mówimy o badaniach, no to... na przykład chcę wiedzieć, gdzie podstawowe badania wykonać i jakie to są podstawowe badania? Wiesz co, jest bardzo dużo jakby chociażby na stronach różnych organizacji, jak się wpisze swój przedział wiekowy i badania profilaktyczne, badania przesiewowe, to jak ktoś chce, to znajdzie, tylko najpierw musi chcieć, bo takie informacje w internecie są i od razu ze wskazówki gdzie można się udać, więc to jest jedna rzecz, tylko to już jest ta przestrzeń badań, to jest jedna rzecz, ale druga przestrzeń to jest w ogóle zastanowienie się, czy ja o siebie dbam.
że ja siebie lubię, a że to... ja potrafię o siebie dbać. No dobra, ja... to twoje drugie ulubione hasełko, to czym jest zdrowy egoizm? No zdrowy egoizm to bardzo kontrowersyjne jest hasło, bo jesteśmy wszyscy źle wychowani. Może nie wszyscy, ale to znaczy trochę jesteśmy wychowywani. Myślę, że to się zmienia i to jest fajne, bo jak przed już teraz rozmawiam z moją 5-latką i zadaję jej pytanie, kogo kochasz najbardziej, to zaczyna od siebie, potem jestem ja, tata i tak dalej. Myślę sobie, że no tak, dziecko psychologa, wiadomo, że musi być trochę ten, ale to jest zdrowe myślenie. Ciągle jesteśmy jakby gdzieś tam kulturowo, i to niestety dotyczy bardziej kobiet, to znaczy zawsze dla innych, wszystko muszę oddać, muszę być skromna, nie mogę się przewyższać, jakby chwalić i tak dalej, wywyższać, chwalić. No w ogóle jest ciężko chwalić się swoimi sukcesami, bo uważamy, że to jest chwalenie się zamiast docenienie naszej pracy. No tak, ale też ja bym nie chciała, żeby to tak zabrzmiało, że ten zdrowy egoizm to jest teraz egoizm pełną gębą. Nie, to jest tak naprawdę umiejętność, znaczy może tak, to jest umiejętność w ogóle, znaczy to jest poznanie siebie, umiejętność postawienia granicy, to jest jasne i wyraźne jakby wyrażanie swojego zdania. To jest też ta, to wszystko się tak naprawdę, pod tym zdrowym egoizmem to się kryje właśnie ta cała filozofia zdrowia, to znaczy, że ja potrafię o siebie zadbać, potrafię być dla siebie dobra, potrafię powiedzieć, kurczę, jestem zmęczona, muszę zwolnić, albo potrafię ocenić to, że jestem w jakiejś toksycznej relacji, potrafię pamiętać o tym i pilnować tego, że ja muszę wykonywać regularne badania przesiewowe, że ja muszę o siebie dbać, żeby mieć energię, muszę dobrze się odżywiać, chcę nawet po to, żeby fajnie wyglądać. To też jest ważne. Ale to jest bardzo ważne. To też jest ważne. W związku z tym tak naprawdę ten zdrowy egoizm to jest taka umiejętność bycia dla siebie dobrym. No właśnie, Ada, jak ty dbasz o siebie? To mi zadałaś pytanie. Nie, ale dobra. Jakby absolutnie szczerze. Ja w ogóle bardzo lubię życie i to myślę, że to już jest jakaś umiejętność w ogóle dbania o siebie. Znaczy moja codzienna praca zbyt wiele daje mi przykładów, które nie chcę powiedzieć, że straszą. Absolutnie nie, tylko dają jasny i bardzo klarowny dowód na to, że trzeba się po prostu badać regularnie i nie wtedy, kiedy mnie coś tam boli, strzyka, tylko wtedy, kiedy właśnie mnie nic nie boli. To jest ten moment na profilaktykę, na badania przesiewowe. Też większość może powiedzieć, ale moment, przecież ja mam 20 lat. Moja droga, to jest właśnie ten moment, żeby na przykład zbadać swoje piersi. Tak, ja, Ada, robiłam warsztaty dla dziewczyn, które były po raku piersi i pamiętam, jak ja miałam traumę w momencie, kiedy przyszły 25-latki już po amputacjach i też właśnie miałam taką myśl, że ale jak to? Przecież to jest po 50 dopiero. No więc właśnie nie ulegajmy takim przekonaniom, więc no to jest jedna rzecz, to badania. Fajnie i zdrowo jeść. Znaczy, jakby ja nie jestem z tych skrajnych osób, bo ja lubię jeść. Zajeżdżasz do maczka w trasie? Czasem mi się zdarza i nawet bardzo lubię, ale to jest właśnie znowu umiejętność sprawiania sobie przyjemności. Ale lubię jeść i sprawia mi to wielką przyjemność. Zresztą to prawda, potwierdza mnie, widać, ale ty... Lubię. Nawet potrafisz i czasem więcej ode mnie, co jest zaskakujące. Lubię, ale jednocześnie gdzieś tam zwracam uwagę na to, żeby po prostu no, jakby mieć gdzieś tam te ogólne zasady zdrowego żywienia. Staram się regularnie uprawiać sport. Mówię staram się, bo to bywa niełatwe przy dwójce dzieci. Tutaj znowu wracam do tego tematu, tego zdrowego egoizmu. Ja lubię być czasem sama. Ja lubię czasem po prostu pobyć absolutnie sama i zrobić sobie jakąś jedną małą przyjemność. Ja czasami paniom na różnych właśnie warsztatach, szkoleniach mówię, bo one mówią, ojejku, ale na przykład nie mam środków na to, żeby sobie zrobić przyjemność, albo nie mogę sobie na coś pozwolić. Ja mówię, ale moment, ale czy może pani się położyć na kanapie? 15 minut, po prostu położyć się, to nic nie kosztuje, a ile daje satysfakcji? Nie ma pigułki szczęścia. Oczywiście, że nie ma. Dużo osób często przychodzą do mnie na konsultacje i w zasadzie czekają na to, że ja dam taką w ogóle instrukcję. No, to nie istnieje, no bardzo mi przykro, w takim razie muszą szukać gdzie indziej, bo to nie istnieje. Także ja jakby dziękuję ci za naszą dzisiejszą rozmowę i chciałabym, żebyś zrobiła jeszcze jedną rzecz dla mnie. Chciałabym, żebyś narysowała mi laurki. Ja to później będę sprzedawać za grube pieniądze. Także ma być bardzo ładne. Dobra, rysuję. Oczywiście zaczynam od słońca, bo bardzo mi jego brakuje i w ogóle uważam, że każdy powinien mieć słońce
cały czas dostęp dlatego, do niego. Ada, ty robisz wyjazdy takie rozwojowe na Sycylię, tak? Tak. Żeby było słońce. Znaczy nie, no trochę jakby oczywiście to są jakby w pięknych okolicznościach takiego rancha na Sycylii. Rzeczywiście organizuję takie wyjazdy regeneracyjno-rozwojowe. W związku z tym jest tam dużej aktywności i jogi, ale też takiego momentu, kiedy możemy z moim udziałem usiąść, pomyśleć w zasadzie, jak się mam, jak się czuję, czy siebie lubię, czy coś właśnie, może czy mnie inspiruje do jakiegoś, nie chcę powiedzieć ciągle zmiany, bo to nie o to chodzi. Czasem to jest po prostu kwestia jakiegoś w ogóle umiejętności zwolnienia i tak naprawdę te wyjazdy po to są i każdy tam znajduje jakąś przestrzeń dla siebie. Tam ja wam podpisać. Dla Karoliny. Dobrze, po białostocku. Już. Dla. Dobrze. Dla Karoliny. A jak? Ada czekolada. Proszę. Pięknie. Jeszcze ci narysuję serduszka. Co tam? I lecę do pacjentów. No dokładnie. Bo cię potrzebują. Dziękuję ci, Ada, dziękuję ci bardzo za rozmowę. I bądź, Ada, zdrowa. Niech wszyscy dookoła będą zdrowi. Dziękuję ci bardzo. Zdrowia również życzę. Dzięki. I co? Działaj, Ada, nie poddawaj się, oby takich więcej osób jak ty było, które, tak jak na wstępie powiedziałam, bije od nich prawdziwa wartość. Dziękuję ci bardzo.